Okres prześladowań Żydów pod rządami narodowych socjalistów był prawdopodobnie najmroczniejszym czasem w Europie. I chociaż wiemy wiele o Holokauście i deportacji Żydów w Europie, istnieje jeden rozdział historii, o którym niewiele się mówi. Mowa o planie Madagaskar, mrocznym, niemal surrealistycznym rozdziale w historii nazistowskich Niemiec. Pod koniec lat 30. i na początku lat 40. architekci III Rzeszy opracowali ten okrutny plan, który przewidywał masową deportację ludności żydowskiej w Europie na wyspę Madagaskar. Tam mieli służyć Niemkom jako niewolnicy przez całą wieczność. Ale plan szedł jeszcze dalej. Na czym więc polegał ten nieludzki plan, jak wyglądał w szczegółach i dlaczego nigdy nie został zrealizowany? Wszystkie te pytania znajdziecie w dzisiejszym filmie. W burzliwych latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, narodowo-socjalistyczni władcy zaczęli szukać radykalnych rozwiązań dla tak zwanej ukwestii żydowskiej. Plan Madagaskar, jak został później nazwany, pojawił się w tej fazie rosnącej brutalności i ekspansjonistycznych dążeń nazistowskiego reżimu. Pomysł deportacji Żydów na Madagaskar nie był jednak całkowicie nowy, był on już omawiany w różnych kręgach antysemickich w poprzednim stuleciu. Pomysł deportacji Żydów na Madagaskar został po raz pierwszy wysunięty przez antysemickiego niemieckiego polityka z pruskiej partii konserwatywnej, Paula Antoine de Legarde. Już w 1885 roku zaproponował on sprowadzenie wszystkich wschodnioeuropejskich Żydów na wyspę Madagaskar, aby lepiej ich tam kontrolować. Na początku wieku pomysł ten był wielokrotnie podejmowany i intensywnie dyskutowany przez antysemitów z całej Europy. Znany brytyjski faszysta i antysemita Arnold Liss stosunkowo wcześnie sformułował następującą tezę: trzeba znaleźć dom dla Żydów, najlepszym miejscem jest Madagaskar. W zamian Francja i miejscowi tubylcy powinni otrzymać pełną rekompensatę w postaci żydowskich pieniędzy. Gdy już znajdą się na Madagaskarze lub, jeśli ta wyspa nie może być im częściowo udostępniona, gdzie indziej, Żydzi powinni mieć zakaz opuszczania tego terytorium pod groźbą śmierci. Nie ma innej drogi. I to właśnie na tym gruncie tych wczesnych faszystów wyrosła później ideologia narodowych socjalistów w Niemczech. Głównym celem było rozwiązanie tak zwanego problemu żydowskiego, a najbardziej obiecującym rozwiązaniem wydawała się deportacja i przymusowe przesiedlenie wszystkich europejskich Żydów. Opracowano wiele planów i rozważano kilka miejsc docelowych dla takiego przymusowego przesiedlenia. Kraje takie jak Ekwador, Kolumbia i Wenezuela znalazły się na krótkiej liście. Adolf Eichmann, który później stał się jedną z głównych postaci Holokaustu, otrzymał zlecenie w 1938 roku, aby zbadać różne plany i ocenić je w kontekście tak zwanego rozwiązania kwestii żydowskiej w polityce zagranicznej. Uznał on plan Madagaskar za najbardziej obiecujący i dalej go rozwijał. Hermann Göring i Adolf Hitler również szybko okazali wielki entuzjazm dla tego pomysłu. Szczegóły planu zostały ostatecznie sformułowane w dużej mierze przez Franza Rademachera, urzędnika w Ministerstwie Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Rademacher, znany antysemita, opracował plan jako radykalne, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, które przewidywało całkowite usunięcie ludności żydowskiej z Europy. Widział trzy różne sposoby osiągnięcia tego celu. Po pierwsze, wygnanie i przymusowa deportacja wszystkich Żydów z Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Madagaskaru jako najbardziej obiecującego miejsca docelowego. Po drugie, tylko Żydzi z Europy Zachodniej i Środkowej mieli zostać wysłani na Madagaskar. Podczas gdy wszyscy Żydzi z Europy Wschodniej mieli zostać deportowani do Lublina, gdzie mieli zostać wzięci jako zakładnicy w zamian za dobre zachowanie USA. Po trzecie, rozważano również deportację do Palestyny. Jednak Rademacher szybko odrzucił tę opcję. Obawiał się, że Żydzi mogliby rządzić całym światem z tak zwanego drugiego Rzymu. Ale jak ten plan wyglądał w szczegółach? W centrum planu Madagaskar znajdował się potworny pomysł masowego przesiedlenia ludności żydowskiej z krajów europejskich na Madagaskar, wyspę na Oceanie Indyjskim, która była wówczas francuską kolonią. Projekt ten był nie tylko logistycznie bezprecedensowy, ale także charakteryzował się nieludzkim charakterem. 2 lipca 1940 roku, gdy zbliżało się niemieckie zwycięstwo nad Francją, Rademacher opublikował ostateczny plan pod tytułem Kwestia żydowska w traktacie pokojowym. Początkowo przewidywał on traktat pokojowy z Anglią i Francją. Wynikało to z faktu, że brytyjska marynarka wojenna rządziła morzami, a francuska Madagaskarem. Przewidywał on zatem, że francuski reżim Vichy przekaże kontrolę nad Madagaskarem Niemkom w ramach traktatu pokojowego.
Niemcy miały otrzymać prawo do ustanowienia wojskowych baz lotniczych i morskich na Madagaskarze. 25 tysięcy Europejczyków z wyspy, z których większość była Francuzami, miało w zamian opuścić wyspy, aby położyć podwaliny pod masową emigrację Żydów. Jego plan przewidywał deportację łącznie 4 milionów europejskich Żydów, później mówiono o 5 do 6 milionach. Realizacja projektu miała zostać sfinansowana z żydowskich aktywów poszczególnych krajów. SS miało zostać wykorzystane do jego realizacji, podobnie jak kancelaria Fuchrera do koordynacji transportów. I wreszcie, gubernator policyjny mianowany przez Himmlera miał rządzić wyspą przez cały czas. Jeśli niektórzy mogą teraz myśleć, że plan ten mógł uratować wiele istnień ludzkich, należy wyjaśnić, że plan ten jest dziś dość jednoznacznie oceniany przez historyków. Jak trafnie ujął to historyk Magnus Brechtken, to każdy, kto przemyślał ten plan do końca, musiał dojść do wniosku, że deportacja na Madagaskar w tej formie była równoznaczna z wyrokiem śmierci. Nazistom wydawało się więc bardziej opłacalne natychmiastowe wyeliminowanie Żydów w Europie. Jednak wiele innych czynników również ostatecznie doprowadziło do niepowodzenia planu. Po pierwsze, nigdy nie zawarto traktatu pokojowego z Wielką Brytanią, a dominacja brytyjskich sił morskich uniemożliwiała transport milionów ludzi na Madagaskar. Ponadto francuski reżim Vichy odmówił oddania wyspy. Pojawiły się pomysły brutalnego podboju wyspy. Jednak w związku z przygotowaniami do wielkiego uderzenia na Związek Radziecki, żadne oddziały nie były dostępne do takiej operacji. A kiedy Brytyjczycy wylądowali na Madagaskarze w maju 1942 roku i zabezpieczyli wyspę, plan stał się nieaktualny. W 1942 roku pojawiły się kolejne problemy, ponieważ zmieniła się wojskowa i polityczna rzeczywistość w Europie. Wraz z porażką niemieckich sił zbrojnych w osiągnięciu szybkiego zwycięstwa nad aliantami i intensyfikacją działań wojennych stało się jasne, że realizacja takiego planu będzie niemożliwa zarówno pod względem czasu, jak i zasobów. W szczególności logistyczna niemożność deportacji milionów ludzi na duże odległości spowodowała, że plan nie powiódł się od samego początku. Jeśli spojrzysz na stare manuskrypty, zobaczysz, że plan nie był tylko mrzonką, ale został zaplanowany z niezwykłą powagą i precyzją. Dziś możemy założyć, że gdyby naziści utrzymali się dłużej lub nawet pokonali aliantów, plan zostałby prawdopodobnie podjęty ponownie. Jednak pod wieloma względami plan Madagaskar był również prekursorem Holokaustu. Charakteryzował się całkowitym lekceważeniem ludzkiego życia i podstawowych praw, a ludzie byli wydalani na podstawie ich pochodzenia etnicznego. W tym kontekście narodowo-socjalistyczne rozwiązanie kwestii żydowskiej uszybko przekształciło się z teorii deportacji w politykę systematycznego masowego mordu. Holokaust, który został następnie zrealizowany, doprowadził do śmierci 6 milionów Żydów, co było aktem niewy okrucieństwa i brutalności, który rzucił wyzwanie samemu człowieczeństwu. Choć plan Madagaskar niekoniecznie jest dziś znany szerokiej publiczności, to jednak zajmuje znaczącą pozycję w historiografii. Jest często wykorzystywany jako dowód wczesnego zamiaru nazistów eksterminacji społeczności żydowskiej, nawet jeśli metody zmieniły się z czasem. Jest dowodem na to, że Holokaust nie był nagłym wydarzeniem, ale wynikiem długiej, rozłożonej w czasie eskalacji dyskryminacji i nienawiści. I że ludobójstwo Żydów na skalę przemysłową zostało już postanowione na najwyższym szczeblu w 1939 roku. I chociaż ostatecznie nigdy nie został wdrożony, plan Madagaskar jest mrożącym krew w żyłach świadectwem skrajnej brutalności i dehumanizacji, które charakteryzowały nazistowską politykę, a także prekursorem niewiarygodnych okrucieństw, które miały nastąpić podczas Holokaustu.